Medalista Mistrzostw Świata poza finałem Mistrzostw Europy, podobnie jak Mistrz Świata i jak Mistrz Olimpijski. Co tutaj się dzisiaj w tym kole wydarzyło? Znaczy ciężko mi powiedzieć, co się u Piotrka wydarzyło, mogę odpowiadać za siebie, także jeżeli chodzi o mnie, no to w całym sezonie generalnie mam taki problem, że trenuję bardzo ciężko, w marcu, kwietniu jest bardzo wysoka dyspozycja, a później jak odpuszczamy przed zawodami, ten organizm jakby jest na takich obrotach, że jakby chciał odpoczywać, a dzisiaj się no, nie za dobrze czułem i też tydzień temu wyglądało to w mocnym treningu bardzo dobrze, rzucałem w granicach 65-6 metrów, a dzisiaj już tak się nie czułem, więc no jest to jakaś chyba nauka na przyszłość, że mam też już swoje lata i muszę chyba trochę się stopować na tych treningach, szczególnie w listopadzie, grudniu, styczniu, bo ten sezon przygotowawczy jest bardzo długi, monotonny. Ja w tym roku robiłem naprawdę w marcu i kwietniu życiówki na treningach i myślałem, że to będzie mój najlepszy sezon w życiu, tym większy jest niesmak całego sezonu, który jest dla mnie bardzo, bardzo przeciętny, nawet bym powiedział słaby, a ukoronowanie tego mizernego właśnie sezonu są te Mistrzostwa Europy. Wiadomo, że jakieś błędy techniczne i tak dalej, są to eliminacje, jest stres, to są jakieś dodatkowe czynniki, które wpływają na to, że dzisiaj nie wyszło. Mogłem rzucić oczywiście dalej, no ale może za bardzo chciałem, nie wiem. Nie wiem też, co by było jutro, jakbym był w finale, ale no, ogólnie to, no, to niestety, no, no. Tak jest sport, czasami robi się więcej, a później to nie oddaje za rok. Mam nadzieję, że tak będzie u mnie i wyciągnę wnioski z tego sezonu, bo tak jak mówię, w marcu i kwietniu to myślałem, że to będzie mój najlepszy sezon w życiu, no, ale niestety tak nie było. Właśnie, to jest sezon Mistrzostw Europy, tylko Mistrzostw Europy, tak to powiedzmy, 2018 rok, do Igrzysk Olimpijskich 2 lata, a chyba jednak mimo wszystko w tym czteroleciu to jest impreza docelowa. Tak, tak, no to jest wiadomo, że ja nie traktowałem tego sezonu ulgowo, ja chciałem ten sezon, każdy sezon traktuję, podchodzę do każdego sezonu bardzo poważnie i chcę naprawdę poprawić i życiówkę i walczyć o medale, bo tu nie ma czasu, żeby odpuszczać jakiś sezon i tak dalej, ale chyba muszę po prostu po tym sezonie zrobić sobie dłuższą przerwę, żeby głowa odpoczęła, bo ja cały czas pracuję na wysokich obrotach i gdzieś nie ma za bardzo czasu chyba w tym wszystkim na odpoczynek w trakcie sezonu przygotowawczego i nie potrafię później tej formy dowieść takiej, jak ona powinna być na najważniejsze zawody.